Dzień dobry, kochani. Witam się z wami 24 grudnia. Stwierdziłam, że dzisiaj jest taki dzień, co jest takie wydarzenie, że nie mogę tego nie nagrać. Zwłaszcza, że ostatnio oglądałam swoje poprzednie vlogi i stwierdziłam, że to jest coś pięknego. Pięknie jest wracać do takich chwil, gdzie się to nagrywało, gdzie była ta atmosfera, gdzie no po prostu, gdzie się serce radowało. Dzisiaj tak samo jak w ubiegłym roku. Czy tam 2 lata temu już nawet. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywałam. Jadę do cioci, ze strony mojego taty. Nie będę nagrywała nie wiadomo ile, no bo wiadomo, że to jest czas, który spędza się z rodziną. Natomiast też chcę mieć później z tego pamiątkę, też chcę się podzielić tym z wami. Więc coś nagram, na pewno coś nagram. Powiem wam, że u mnie był Mikołaj. Już, bo on chyba wie, że mnie na Wigilię tu nie będzie. I przyszedł do mnie w nocy, jak ja spałam, i ja się rano obudziłam. I patrzcie, mam tutaj prezent, tutaj są dwa, i tu jeszcze jeden. Jak uroczo! To chyba znak, że byłam grzeczna. Nie, są wszystkie dla mnie, bo tu na przykład jest prezent dla Puszka, jest prezent dla Amorka nawet, bo Amorek w tym roku bardzo dużo przeszedł chorób i dużo, dużo, dużo wycierpiał, więc też dostał prezent. No i dostałam prezent ja i jeszcze moja mama. Także wszyscy obdarowani od świętego Mikołaja. Prezenty odpakowane. Tutaj mam prezent, a tutaj mój prezent. A tam jeszcze jest prezent dla Puszka i gdzieś tam dla Amorka. Powiem wam tak, kupiłam kotu w prezencie drapak. Nie? No, macie kota. No i ten drapak prezentuje się tak. Ogólnie jest ładny, natomiast jest malutki. I Puszek jedynie tutaj może wejść. Tutaj się nie zmieści, a tutaj jak staje, no to jest prawie dotąd, więc lipa. Co najlepsze w tym wszystkim jest to, że źle go zrobili. I to się w ogóle nie trzyma. Jak kot tu wskakuje, to się wszystko przesuwa. Więc totalnie masakra. Natomiast no, sam w sobie jest bardzo ładny. Tylko no, po pierwsze nie dla mojego kota. A po drugie, jest źle zrobiony. Bardzo źle. Więc mój kot zdecydowanie woli opakowanie. Marek dostał zabawki. Dostał takie o, które już jest jego. Dostał jeszcze takie coś do gryzienia, które też jest jego. No dobra. Takiego szarpaka, który też jest jego. Wszystko mi zabiera, widzicie? No, no i tyle było. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, już moje. Ogarnęłam się. Mam wszystko, co potrzebne. Tak, Amurcio? No. Kocham moje włosy pod względem takim, że mogę robić loki. Co prawda nie wychodzą mi one w momencie, w którym robię je lokówką, ale jak zostawiam warkocze na noc, to rano są takie efekty. Więc warto. Jedziemy zaraz jeszcze na cmentarz. A potem już na Wigilię do cioci. Trochę sypia śnieg, tak ciutkę. Odrobinę, tego nawet nie widać, ale chwilami czuję takie zimne coś.
zaraz taśmy. I ogólnie jest tu pies, który jest... A tu z drugiej strony, który próbuje na mnie skakać. O, oto on. Nie skacz, nie skacz, nie skacz! Idziemy, idziemy. Nie spryciasz, nie kładź się. Ja cię nie będę głaskać. No dobra, cześć. Ale nie... Jezus Maria, na łapę ci nadepnęłam. Nie skacz. Puk, puk. Siema. Już po składaniu sobie życzeń i ogólnie jak to wygląda, nie wiem czy u was też, ale ja jak mam opłatek, znaczy jak go zostanie oczywiście, nie, no to muszę go zjeść. I ogólnie lubię opłatek, tak suchy sam w ogóle. I no, więc... Ja wiem dlaczego. A ty lubisz? Nie. Przecież go nie lubisz. A jakoś tak? Kobiety. Ale nie chciałam go brać, chciałam poczekać. Nie wiem, teraz będę chciał czy nie. Ma granice nieskończone. W którym wieku Wigilia stała się zwyczajem bożonarodzeniowym? Tego nie wiem. O ósmym. Byłam to wygaszony. Później się zastanawiałam, nie wiedziałam, czy ten, czy ten. Szósty. No, a ja myślałam o piątym. W którym wieku Wigilia upowszechniła się w Polsce? Na pewno nie w szóstym. To jeszcze nie było. Dwunasty. We wcześniej, dwunasty. Wygaszony. Ja się nie odzywam. Wygaszony. Pewno koniec się dowiecie, dwunastym. Wygaszony. Albo osiemnasty. O! No mówiłem, że to nie, ja nie, ja to nie gram. To ja chcę. Weź, to ci szkodzi, Ludo. No bies. No, nie, ja nie. Czy się dobrze bawię? Mówisz? Pasuje. Ja też się w tym dobrze bawię. Dlaczego pod obrus kładziemy sianko? Do żółku. Do żółku był sianek. Sianko w żółku było. Tak? Niepełne. Ale niepełna w policji. Bo coś to symbolizuje. Ubóstwo. Sianko się urodziło. Oh yeah! I zdałbym raczej Kalinie. No bo to dokładnie powiedziała. Mieliście te karty, ciocia? Nie, nie mam jak. To niech ktoś policzy. Pary chce w ogóle trzeba liczyć. Synek policz, tylko bez oszukaństwa. No ja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Ale mam myśleć. 15 to tylko. Tak to 16, ja mogę. 19, 20, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Wygrałam. A ile ty masz? 16 plus niebieska. To 18. Mama ma 2, 4, 5, a ja mam 3. No to wiesz, to Bożenka, połowę to nic, to by to wykłócone. No, mama się kłóciła strasznie. A, albo na przykład, no cenę magistrę, proszę o Ewangelii, to jest drugi w Piśmie Świętym. Ale niemniej, to tylko ja powiedziałam. Widzicie, co tutaj się dzieje? Widzicie? Widzicie to? Nawet nie ma nagrody pocieszenia w tym roku. Jakie emocje? No bo ja nie brałam banku, Izu. I zmienił się nawet prowadzący, wiecie, bo w tamtym roku, ogólnie do tej pory, to prowadzącym była Patrycja, a w tym roku prowadzący był Rafał. Całkiem inne zasady. Wolna Amerykanka. Nie no, jakieś tam zasady były, bo które sobie wymyśliłem w tym czasie. Wyciszanie. Gaszenie. Wygaszenie. No i tak zgodziłem to, no już była kolejna tura. Bo byś w końcu nie miał z kim w ogóle pracować. O matko. Ja chcę sobie zrobić ładne zdjęcie. Z nimi wszystkimi. Oni się oni se leżą jak takie glizdy w ziemi. Glizdy to są chude. Wystarczy. To są chude, chyba że najedzone. Chyba że glizda najedzone.
Ej, no to teraz mamy fajnie, bo zepsułam sobie statyw. Nie będzie zdjęcia, bo zepsułam statyw. No to musisz inaczej. No tak, bo mi się odłamało. Tak, bo za mocno chciałam przekręcić i mi pękło. O, to się nawet nagrywa w ogóle. No, spadł mi statyw, w sensie za mocno nacisnęłam i mi po prostu pękło i się wyłamało. I obawiam się, że już nic z tego nie będzie, o. Więc będę musiała kupić nowy statyw. Damy radę. Cóż to za dzieciątko, musi być paniątko. Hej, kolęda, kolęda. Skrzypi wóz, wielki mróz na ziemi. Trzej królowie jadą, złotą mirę kładą. Hej, kolęda, kolęda. Wracamy już do domu. Ogólnie było mega fajnie. Tak zresztą, tak jak mogliście widzieć i zobaczyć sobie sami. Jest 20, no prawie 22, na 24 mamy posterkę. I kończy się Wigilia. Wróciłam już do domu właśnie. I ogólnie nie wiem czy... A mój amor wariuje. To moje zabawkę. Szybciutko. Dawaj szybko. Dawaj. Dawaj zabawkę. Jest pierwszy dzień świąt. Dokładnie tak. Zapomniałam wam nagrać końcówkę. Nieważne, w każdym razie jak już i tak muszę się z wami jakoś pożegnać i tak, to zanim to jeszcze pokażę wam prezenty, które dostałam, gdyż ponieważ zauważyłam, jak przyglądałam teraz, że tamten filmik, jak nagrywałam te prezenty, nie jest aż tak dobrze. No nie słuchać mnie tam aż tak dobrze. Tak, dostałam gniotki. To jest w ogóle dzieciństwo, bo te gniotki to było kiedyś coś, co ja bardzo lubiłam. Dostałam taką podstawkę na telefon. Dostałam taką matę, ją się ogólnie rozkłada. Dostałam kosmetyczkę. Takie coś. No dostałam jeszcze ogólnie słodkości. Dostałam słodkości jeszcze, ale to już nieważne. No i dostałam... Ojejkuś, taką pamiątkę, nie wiem nawet jak to nazwać. W każdym razie to są to msze święte wieczyste za mnie, czyli do końca. Tu nie ma w ogóle stopera, bo nawet jak umieram, to i tak te msze są za mnie odprawiane, tylko już jako za osobę zmarłą. Więc dostałam jeszcze takie coś, ogólnie to najwięcej wywołało we mnie emocji. No i się po prostu popłakałam. No bo to jest jednak miłe i nie spodziewałam się nigdy czegoś takiego. Więc ogólnie to chyba tyle, co dostałam, o ile... A jeszcze dostałam bluzkę, ale bluzkę mam gdzieś schowaną, więc wam nie pokażę. W każdym razie, kończąc tego vloga, vlogmasa, vloga wigilijnego, cieszę się w sumie, że go nagrałam. Cieszę się, że mogę go wam pokazać, że mogę pokazać, jak u mnie wygląda Wigilia. No. Więc mam nadzieję, że więcej vlogów zacznę nagrywać, bo ostatnio to jest jakimś... To jest ciężkie dla mnie ostatnio, z tego względu, że u mnie praktycznie nic się nie dzieje, jak się dzieje, no to nie mam ochoty na przykład nagrywać, bo nie ma czasu. Przede mną na przykład studniówka teraz jest w styczniu, więc może się uda coś tam na tej studniówce nagrać, a jak nie, no to na Instagramie na pewno będzie dużo, więc zapraszam na Instagrama. A tymczasem dziękuję, że ze mną byliście, dziękuję, że w jakiś tam sposób jesteście moją publicznością i do zobaczenia. Pa!